Drodzy bracia i siostry, kochani dziadkowie, babcie. Dziadkowie to babcie i dziadkowie, a babcie to tylko babcie. O. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze Słowo Boże rzuca bardzo istotne światło na nasze życie. I chociaż rzecz dotyczy dalekiej Galilei, Kafarnaum, chociaż to było 2000 lat temu, to jednak musimy czuć tamtą atmosferę, ten klimat Jeziora Galilejskiego, to piękne słońce, błękitne niebo i tamtych ludzi, którzy po prostu pracowali, zajęci przy połowie ryb, byli bowiem rybakami. I raptem spotykają nauczyciela. Spotykają pewnego nowego wykładowcę prawa starotestamentalnego. Spotykają go i chyba niewiele mowa jest o tej nowej interpretacji, ale padają bardzo ważne słowa. Słowa, które w jednym momencie zmieniają ich życie. Popatrzmy, jak to pięknie opisuje święty Jan Chryzostom na początku V wieku. Zmarł w 407 roku, początek V wieku. Albowiem wśród samego zajęcia, a wiecie, jak ponętną rzeczą jest łowienie ryb. To trzeba czuwać. To tak niby się siedzi, ale nie do końca. Usłyszawszy jego wezwanie, nie wahali się. Nie mówili. Wróciwszy do domu, pomówimy o tym z krewnymi, ale wszystko porzuciwszy, poszli za nim. Podobnie jak Elizeusz względem Eliasza. Takiego bowiem posłuszeństwa wymaga od nas Chrystus. Posłuszeństwa. Abyśmy choćby zachodziły sprawy najważniejsze, nie odkładali tego nawet na jedną chwilę. Dlatego też innemu uczniowi, gdy przyszedł do niego i prosił, by mógł pochować ojca, nie pozwolił tego uczynić, wskazując, że pójście za nim trzeba nad wszystko przełożyć. Jeżeli zaś powiedział, że obietnica była bardzo wielka, to jeszcze bardziej ich podziwiam, że nie ujrzawszy żadnego cudu, uwierzyli i uznali wszystko za rzecz mniejszą od towarzyszenia mu. Albowiem uwierzyli, że tymi słowami, którymi byli złowieni, i oni będą mogli łowić innych. Tak tym, Andrzejowi i Piotrowi, to obiecał, Jakubowi i Janowi nic takiego nie mówi. Najpierw do Andrzeja i Piotra powiedział: pójdźcie za mną, a będziecie rybakami ludzi. A do Jana i Jakuba powiedział: pójdźcie za mną. Bez obietnicy. Posłuszeństwo bowiem pierwszych i tym drugim wskazywało drogę. Po co dwa razy powtarzać? No jak to po co? A ile ja razy powtarzam kazanie? No, tam byli bardziej otwarci. Może ja też jestem za mało w tym przekonujący. Kochani, posłuszeństwo bowiem pierwszych i tym wskazywało drogę. Zresztą już wcześniej słyszeli wiele o nim. Patrz,
jak i ubóstwo ich nam pokazuje. Znalazł ich bowiem naprawiających swe sieci. Tak wielkie było ich ubóstwo, że naprawiali popsute sieci, nie mogąc sobie kupić nowych. Jest to cecha niemałej cnoty znosić cierpliwie ubóstwo i utrzymywać się z godziwej pracy, siłą miłości łączyć się ze sobą, mieć Ojca przy sobie, Jemu służyć. Gdy więc ich złowił, wtedy zaczął wobec nich czynić cuda, przez które stwierdził to, co Jan wcześniej o nim powiedział. Jan Chryzostom, święty Jan Złotousty, początek V wieku i historia tego właśnie spojrzenia na moment wezwania i powołania i pociągnięcia kogoś, zafascynowania. Łowią ryby, zostawcie to, a będziecie łowili ludzi. Naprawiają sieci, zostawcie to, pójdźcie za mną. Coś niesamowitego. To niesamowite działanie Pana Jezusa dostrzegamy również i codziennie, wiecie, w rodzinie. To nie ulega wątpliwości. Czasami tylko jakaś nasza rutyna sprawia, że tego się nie widzi, bo to jest takie trudne. Ale co nam podpowiada dobry człowiek, co nam podpowiada pewien taki człowiek, który analizował swoją postawę, swoje życie. Posłuchajmy, to pan Stephen Covey. Stephen Covey, mówiący w 7 nawykach skutecznego działania. Mówi tak. Nie ponaglaj, nie naciskaj. Ma to odniesienie do dzisiejszej Ewangelii? Powiedział. Nie ponaglaj, nie naciskaj. Ale uwaga. Bądź cierpliwy i pełen uszanowania dla uczuć innych ludzi. Coś takiego. Zanim nie powstanie między wami empatia, nie muszą opowiadać ci o swoich problemach. Ty jednak przez cały czas możesz zachowywać się wobec nich empatycznie. Możesz być wnikliwy, wrażliwy i świadomy ich problemów, zapominając, gdy trzeba, o swojej autobiografii. Zauważcie, tak przez chwilę pomyślcie o swoich dzieciach, o swojej rodzinie, o przyjaciołach, o pracy. Który z nich zaczyna od narzekania? To dopiero. Już jest lód. Już jest śnieg. Deszcz pada. Za gorące, bo słońce świeci. Ale to dobrze, że słońce świeci, ale za gorąco. I ten sposób sprawia, że słuchaj, uśmiechnij się. Od tego zaczyna się ta właśnie to opowiadanie o swoich problemach. Nie będzie empatii, nie powie o problemach. Nawet kiedy będzie mówił o problemach, to będzie tylko łatanie dziury czasowej. No, żeby coś powiedzieć. To taki punkt właśnie tego połączenia tego, co się wydarzyło nad Jeziorem Galilejskim i nami, tutaj, siedzącymi. Właśnie to zrozumienie, to wsłuchanie, to życzliwość. Słucham cię z życzliwością. Powiedz, o co ci chodzi? Wiesz co,
bo jak ja bym to wszystko tak... No i co jeszcze? I bombę atomową, i co jeszcze? To mało? No uśmiechnij się. I wtedy możemy po prostu poczuć się bliską. Niech to powietrze zejdzie z tego balonu. Ale ile to trzeba? Czego? Cierpliwości. Ile to... Bądź cierpliwy i pełen uszanowania. Nie ponaglaj, nie naciskaj. I taka kwintesencja, kochani, no to nasi dziadkowie, babcie, dziadkowie. Dziadkowie, którzy interesują się swoimi wnukami, uwaga, wnuki, to najbardziej cenni ludzie na ziemi. Najbardziej cenni ludzie na ziemi. Dlaczego? Jakim wspaniałym, pozytywnym zwierciadłem społecznym mogą się stać dla dzieci? Zwierciadło społeczne. Moja matka jest taka. Nawet teraz, zbliżając się do 90, przejawia głębokie zainteresowanie życiem każdego ze swoich potomków. Pisze do nas pełne miłości listy. Któregoś dnia czytałem w samolocie jeden z nich i łzy spływały mi po policzkach. Wiem, że mogę zadzwonić do niej dziś w środku nocy i usłyszę: Stefan, chcę, żebyś wiedział, że bardzo cię kocham i uważam cię za wspaniałego człowieka. Nieustannie utwierdza nas w dobrym mniemaniu o sobie. Silna, wielopokoleniowa rodzina jest potencjalnie najbardziej owocnym, nagradzającym, dającym zadowolenie związkiem. Wielu ludzi czuje znaczenie tego związku. Zobacz, jak bardzo fascynowaliśmy się parę lat temu korzeniami. No to kilkanaście lat temu, te korzenie o tych murzynach. Każdy z nas ma korzenie i możliwość ich odszukania, znalezienia swoich przodków. Najważniejszym, najsilniejszym motywem do zrobienia tego nie jesteśmy my sami, ale potomni, przyszłe pokolenia całej ludzkości. Bo jak ktoś zauważył, są tylko dwa rodzaje trwałej spuścizny, jakie możemy zostawić naszym dzieciom. Dwa rodzaje spuścizny. Jedną są korzenie, a drugą skrzydła. To możemy przekazać dzieciom, wnukom, potomnym. Ileż trzeba cierpliwości, ileż trzeba znowu tej empatii, ileż razy trzeba tłumaczyć, że sznurek się co? Ciągnie, a wnuk go będzie pchał. Wnusiu, sznurek się ciągnie, babcia, a będę go pchał. Ile trzeba cierpliwości? A potem będzie większy. A potem będą sprawy sercowe. I znowu słuchaj z empatią. Tak jak Pan Jezus. Kiedy z tą empatią powoływał apostołów, nie tłumaczył za wiele. Tutaj dochodzimy do tego właśnie, do tej wskazówki dzisiejszej liturgii na kolejne dni, na nowy tydzień, na nasze życie. Bądź dobry i myśl dobrze o drugim. Nawet jak pcha sznurek, no nie na nasze nerwy. Jak będzie tłumaczył, bo mówiłem po kolędzie,
No są zasady na tym świecie, że woda płynie z góry na dół. Na co gospodyni domu mówiła: proszę księdza, a jak ja wezmę szlauf, to leci do góry. No leci do góry, ale tam na dole jest pompa. Ej, pompa, to już męża sprawa. Ja mam szlauf, woda leci do góry. No ile cierpliwości trzeba, ale to była taka fajna cierpliwość i takie dobre zrozumienie. Tego uczymy się znowu, każdego dnia od Chrystusa. On jest naszym, tym najlepszym wychowawcą, a babcią i dziadkom życzę, żeby właśnie te wnuki któregoś dnia powiedziały: babcia, miałaś rację.